Drodzy Państwo, witamy w Tarze. Dzisiaj mamy sobotę, cudowny weekend. Przyjechali panowie ze szkoły wychowawczego z Grabowalnego. I będziemy sadzić las. Ale bardzo Was proszę, wszystkich, my nie damy rady tego zrobić. Jest to bardzo trudny teren. Każdą dziurkę trzeba po prostu długo kopać, żeby zasadzić jednego świerka. Kto z Was może, przyjeżdżajcie w sobotę, w niedzielę, pomagajcie nam zasadzić las, który będzie chronił tarę. Dzień dobry panu. One gry. A pan co? Ja szukam jakiejś skarbówki, żeby się dorzucić. To zapraszam tu, ja jestem skarbówką. Śledzę panią na internecie. Także miło poznać w ogóle. Cieszę się, co pani robi. Tak mi się chciałem odwiedzić. Bardzo dobrze, bo później pana wykorzystam, tak jak i popatrzę. Jest tak. A skąd pan jest? Rawicza. Rawicz, niedaleko. O, jak ja nie lubię Rawicza. Dlaczego? Weźmie dla pani źle. A, no to tam, ale przez to tam właśnie tam są dobrzy ludzie też w wyższej rzeczy. Ja wiem, bo tu przyjeżdża pół Rawicza. Drogi panie, to co, chce pan się przejść, bo ja muszę... No, zawsze to. Dobra. Nie karmimy tylko koni. Panowie, teraz tak. Pierwsza prośba do Was, wy jesteście mniej więcej do 12. 12.30, tak. Czy byście widzieli już drzewka, które specjalnie dla Was przywiozłam? Tak. Land Rover poszedł do naprawy, bo niedługo będziemy zwozić konie, a on był taki latający. Znaczy wozić konie na pastwiska. Więc nie miałam do czego przyczepić przyczepki. I cały dzień, który wodziłam, no dosyć daleko, dla Was to rzeka. Teraz panowie, zagadka dla Was. Co to za zwierzę? Tego nie straszcie. Cichutko, nie straszcie. Skąd? Co to za zwierzątko? Kubuk. A teraz panowie po kolei mówicie, pokaż panów, co to za zwierzątko. Oswojone mieszka w domu. Nie, no ale fajne kupy sobie takie. Śmierdzi? Leniwiec? Nie, nie śmierdzi. Nie, leniwiec na pewno. No skunk. Oryginalny amerykański. Czyli? Skunksy żyją na pograniczu Ameryki i Kanady. Skunk. To jest skunk. Uciekać. No dobrze powiedziałem za pierwszym razem skunk. Także panowie, kto niegrzeczny, skunk będzie ogonem w waszą stronę. No i miesiąc czasu, nie wiem, kto z nami. A i taki skunksik by mi się przydał. A też tak śmierdząco potrafi? Nie. On ma... Zapawa? On ma gruczoły. Tak. Skunk. No, no. Fajny. Chyba ciężki. Wytnę. Tylko trzymaj. A teraz żartować. Uważaj, bo ci się psiknie. Nie. Ale niech się boją. Co to za zwierzę? Na pan odwróć się. Skąd? Nie bójcie się. Tylko ogonem panie będzie obracać w waszą stronę. Ale czemu on taki gruby? Bo jest ten. Rozumiem. Wysterylizowany, tak jak psy, koty, żeby się nie rozmnażał. Mój pies jest wysterylizowany. Bardzo mądrze. Także każdy może dotknąć skunksa. A, mała głowa. Śliczny. Śliczny jestem. Kochani, dzisiaj dotykam zwierzę skunksa, aczkolwiek nie spotkałam teraz. Thank you.
absolutnie.